Halo, halo. Cześć moje drogie, cześć moje kochane, jesteście tutaj? Kto jest ze mną? Nie przypomniałam się dzisiaj rano, więc nie wiem, czy będziecie, ale mam nadzieję, że ktoś tu się ze mną za momencik pojawi i będziemy sobie tutaj na żywo rozmawiać, bo dzisiaj mamy bardzo, bardzo, bardzo ważny temat. Bardzo ważny temat. Po pierwsze, to chciałam powiedzieć, że dzisiaj jest poniedziałek, jakby ktoś jeszcze nie wiedział, tak? Kto wie, że jest poniedziałek? O, widzę, że ktoś widzi, że to jest dzisiaj poniedziałek. Po drugie, mamy maj, czyli kolejny miesiąc. Dzisiaj rano wyszły do Was materiały. Mama uwolni moc, wyzwania uwolni moc. O, widzę, że się pojawiacie. Kochane, kochane, dajcie mi znać, czy mnie widać, czy mnie słychać. Dajcie mi tutaj jakąś informację, co się u Was dzieje. Wyszły do Was dzisiaj materiały. Dobre jest wystarczająco dobre, mantra mamy. Ja wiem, że to jest temat, na który wiele, wiele, wiele z Was czekało. Przypomnę, może na początek. Nazywam się Asia Baranowska. Jestem mamą, coachem mam na własnych zasadach, edukatorką pozytywnej dyscypliny. O, cześć Dolores! O, jesteście! Magda, stęskniłaś się, ja też się za wami stęskniłam. Tyle czasu, potrzebowałam tego wolnego, ale z drugiej strony, no, stęskniłam się. Cześć Natalia, ale fajnie, że jesteście. Wracając do tematu. Tak, jesteśmy w wyzwaniu Uwolni Moc. Kto uczestniczy, kto nie uczestniczy, proszę mi to dawać znać szybko na czacie, żebym wiedziała. Cześć Dorota! Bo jak ktoś nie uczestniczy, to przypominam, że można do tego dołączyć w każdym momencie. A jak ktoś uczestniczy, to wiecie, że te tematy ze sobą tak narastająco, narastająco. Sylwia, przepraszam Was bardzo. Tutaj Sylwia pisze, czy mogę wchodzić 2 minuty wcześniej, żeby dać Wam czas na próby techniczne i inne rzeczy. Przepraszam, że taka jestem od razu do rzeczy. Kochane, bardzo się cieszę, że Was widzę i słyszę i w ogóle. Wracając do tematu. Jak jesteście tutaj, to w ogóle może mi napiszecie, od kiedy jesteście w wyzwaniu, od kiedy tak aktywnie uczestniczycie i w webinarach, i w materiałach, i innych rzeczach. Dlatego, że tak jak pewnie widzicie, te materiały tak działają narastająco, że zaczynałyśmy w pierwszym miesiącu, w styczniu, od odnajdywania siebie w tym macierzyństwie. Potem w kolejnym miesiącu dbałyśmy o siebie, uczyłyśmy się dbać o siebie, przypominałyśmy sobie, jak to jest. W kolejnym miesiącu znowu. A budowałyśmy swoją grupę wsparcia, no ale patrzcie, nie da się tego zrobić w odwrotnej kolejności. Dlatego, że najpierw potrzebujemy poznać siebie, potem jakby wokół tego zaczynamy obudowywać coraz szersze kręgi, prawda? Dbamy o siebie i tak dalej, i tak dalej. I teraz jesteśmy w miesiącu dobry jest wystarczająco dobry, mantra mamy. To jest lekcja piąta w wyzwaniu. Przypominam, że lekcji jest 12. I przypominam też, że jeśli chcecie, możecie nadrobić te pierwsze lekcje, możecie sobie je wykupić po prostu za 50 z haczykiem złotych za jedną lekcję, gdzie macie naprawdę dużo materiałów dotyczących każdego tematu. Ale też tyle, że myślę, że to spokojnie jest do przejścia nawet przez tydzień, tak? Jeśli chcecie to nadrobić, możecie do tych materiałów wrócić i zrobić je przez tydzień, nawet oglądając webinar, więc to jest wszystko naprawdę do zrobienia. No i teraz to, co jest bardzo, bardzo ważne, to, że w tym miesiącu mamy dobre, jest wystarczający dobre mantra, mamy, to jest taki temat, który jest bardzo mocno komplementarny i taki w pakiecie do tego, co się działo w zeszłym miesiącu. Pamiętacie, priorytety, priorytety i jeszcze raz priorytety. Dlatego, że są takie dwie strony tego samego medalu. Jeśli my wiemy, co jest naszym kluczowym priorytetem w życiu, wiecie, przypomnijcie mi, co jest waszym kluczowym priorytetem w tym kwartale. Dajcie mi znać, co jest waszym priorytetem. Jeśli wiecie, co jest waszym priorytetem, to wiecie też, co możecie sobie odpuścić, bo wiecie, że te najważniejsze rzeczy są zaopiekowane i macie je na swojej liście. I będziecie iść do przodu w tych tematach i będziecie, no nie wiem, na przykład dla mnie tematem, powiedzmy, mogło być zdrowie, tak? Gdzieś tam to zdrowie u mnie się kręci cały czas. Ale ważne jest, żeby wiedzieć dobrze, to co ja konkretnie robię w tym miesiącu, w tym tygodniu, w temacie mojego zdrowia, a co mogę sobie odpuścić. Na przykład, nie wiem,
Porządek w domu. Na przykład ostatni kwartał 2016 roku u mnie w domu był pod hasłem remontów, upiększania, dokańczania. Wtedy pojawił się ten mebel u mnie za plecami i różne takie rzeczy, bo to były rzeczy, które były dla mnie najważniejsze. Co nie znaczy, że w tym momencie nie wolno mi sobie kupić balonu. Ale jak nie kupię, to się nie, jakby to już nie jest dla mnie żaden temat. Teraz ważniejsze są dla mnie tematy zdrowotne. A tak? No właśnie, to jest jasne. I teraz mamy temat dobre jest wystarczająco dobre. I o co w ogóle chodzi w tym temacie? Bo to jest dla mnie bardzo ważny temat. Ja też to, pewnie część z Was robiła test, czy jesteś swoją przyjaciółką, a jak nie, to odsyłam Was na moją stronę internetową joannabaranowska.pl. Tam jest cały artykuł dotyczący tego, jak być swoją przyjaciółką i tam jest też test na bycie swoją własną przyjaciółką. Ale to, co chcę Wam pokazać, to, co się z nami dzieje. Co się w ogóle z nami dzieje? Ja tu mam moją prezentację multimedialną. Teraz Wam pokażę, co to jest stres, co to w ogóle jest stres. Stres to jest różnica między rezultatami a oczekiwaniami, które mamy. Oczekiwania. Tak, mamy tutaj rezultaty na samym dole, a oczekiwania są na górze, tak? Im dalej są oczekiwania od rezultatów, to ta odległość między oczekiwaniami a rezultatami, które my postrzegamy, że je mamy. Im większa jest ta odległość, tym jest większy stres w naszym życiu. I my możemy w tym stresie robić różne rzeczy. I często robimy rzeczy, które są. No wiecie, tak jak się denerwujemy na swoje dziecko i mówimy mu: o, czy ty nigdy nie możesz mnie posłuchać, czy ty zawsze musisz robić wszystko po swojemu, czy ty możesz się w końcu wziąć do roboty, ile razy mam ci powtarzać, tararara, to my te same rzeczy mówimy sobie same w głowie, prawda? I czy to jest wspierające? Czy my się czujemy wtedy, nie wiem, lepiej, bardziej zmotywowane, jak sobie tak nakładziemy: o Boże, a wszystkie mamy to sobie dają z tym radę, a ty sobie nie dajesz rady, a ty masz bajzel w mieszkaniu. No kurczę, no mówimy sobie czasem takie rzeczy. No ja sobie w każdym razie czasem takie rzeczy mówię, mówiłam. Chyba naprawdę udało mi się przez ten czas, kiedy pracuję i z wami, i ze sobą, zaprzyjaźnić się ze sobą, bo wiem, że to do niczego dobrego nie prowadzi, jeśli my sobie tak w głowie kładziemy: no właśnie, Agnieszka, to jest frustrujące. To jest po prostu frustrujące. Jak można. No, żaden człowiek tego nie lubi. A znacie tą podstawową zasadę z pozytywnej dyscypliny, że ludzie zachowują się dobrze wtedy, kiedy czują się dobrze. Tak? A zachowujemy się źle, także wobec siebie i wobec innych, kiedy czujemy się źle. Więc im większa ta różnica między rezultatami a oczekiwaniami, subiektywna, to nie jest w ogóle obiektywne. Że te rezultaty są małe, oczekiwania są duże. To jest nasze subiektywne, bo mamy taki nawyk, żeby zauważać wszystko, czego nie zrobiłyśmy, a zauważać świetnie to, co zrobiłyśmy, świetnie to, czego nie zrobiłyśmy. Po prostu pomijamy. Obiad zrobiony, zjedzony nie ma, tak? Porządek zrobiony, bałagan zrobiony nie ma, pranie wstawione nie ma. To jest taki zresztą nawyk, to jest kwestia budowy naszej osobowości, ale dobrze mieć tego świadomość, że cele, które są przed nami, to, czego chcemy, zawsze wydaje się większe niż to, co mamy za plecami. Nawet jeśli jakiś cel był ogromny, nie wiem, zdobycie jakiejś pracy, zrealizowanie jakiegoś projektu. Gdy miałyśmy go z przodu, to wydawało się to ogromnym, ogromnym, wielkim celem, trudnym do zrealizowania. A gdy mamy to za plecami, nagle: o, zrobiłam to. Skoro ja to zrobiłam, to nie było to takie wielkie, tak? Przestajemy to doceniać, bo w pewien sposób nie doceniamy, jak wiele wysiłku, bo to się dzieje w podświadomości duża część, jak wiele wysiłku musiał nasz mózg zrobić, włożyć w to, żeby ten cel osiągnąć. Bo osiąganie celów okazuje się, jeśli już to robimy, okazuje się łatwiejsze niż myślimy. Dlatego, że całą masę pracy robi nasz podświadomy umysł i on nam cały czas pomaga. I nawet jak nas kopie w tyłek w różnych momentach, to też cały czas nam pomaga, bo nam wtedy mówi: hej, zrób coś ze sobą, hej, hej, idź do przodu, zrób coś. Pamiętacie, to jest to takie kopanie, wykopywanie z dołka. No i jak co o tym myślicie w ogóle? No i teraz tak, jak to zmienić, jak to odwrócić, jak wykorzystać tą wiedzę? No bo świetnie, wiemy jedno, ale jak wiecie, jestem zwolennikiem bardzo praktycznej wiedzy, w takim sensie, że no coś musimy z tym robić, tak? To co z tego, że wiemy? No świetnie. Ale zróbmy to, wykorzystujmy to tak, żeby to poprawiło nasze życie i życie ludzi, którzy się z nami stykają, wszystkich z nami związanych, naszej rodziny.
No więc jak to robić? Po pierwsze, sprawdźcie Wasze oczekiwania i dzisiaj w dzisiejszych materiałach dostałyście ćwiczenie, które pomoże Wam trochę sobie ułożyć w głowie swoje oczekiwania, dlatego że to, jakie my mamy oczekiwania w głowie, świadome i podświadome, to nie do końca jest jakby to, co my chcemy realizować. Bo my często pomijamy jedną rzecz, coś, czego nie robimy, kiedy mamy swoje oczekiwania. Nasiąkamy oczekiwaniami jak gąbka. Jakby często jako, nie wiem, jako kobiety, czy w ogóle jako ludzie, nie wiem, nie wiem, czy to da się uogólniać. Po prostu to jest ten efekt saloniku prasowego, że wchodzimy do saloniku prasowego, czy też po prostu otaczają nas i różne nas informacje cały czas nas gonią i nam się wyświetlają i reklamy i możemy być tak zgrabne i takie mieć mieszkanie i tak dalej. I wszystko, co nam kiedykolwiek usłyszałyśmy w przeszłości, nie wiem, o byciu dobrą mamą, o byciu złą mamą, o tym, jak się prowadzi dom, o tym, co należy, czego nie należy, to wszystko gdzieś tam w naszej głowie siedzi. No i jeśli my nie zrobimy z tym porządku, to to nas zje, dlatego że to są te wszystkie oczekiwania, które gdzieś tam w życiu się w naszym pojawiły i może być tak, że my je po prostu niesiemy. I to wszystko, co jest dla Was presją, buduje Waszą presję, jest za tym stoi jakieś oczekiwanie. I nie będę teraz mówiła, czy to Wasze, czy to nie Wasze. To są oczekiwania, które z jakiegoś powodu w jakimś momencie uznałyście za swoje. To jest Wasza odpowiedzialność, nasza odpowiedzialność, że my to wzięłyśmy. Bo z jakiegoś powodu, ja to piszę w materiałach kursowych Mama bez frustracji i poczucia winy, takiego 21-dniowego kursu dla mam. Z jakiegoś powodu uznałyśmy, że pewne rzeczy są naszą odpowiedzialnością, ale na przykład, no nie wiem, to, że jest barierka za oknem popsuta i trzeba ją zespawać i mogłybyśmy to robić, to nie jest naszą odpowiedzialnością. Jak to się dzieje, że my sobie mówimy, że pewne rzeczy są naszą odpowiedzialnością, a inne rzeczy nie są naszą odpowiedzialnością? I czasem jest tak, że po prostu za dużo bierzemy sobie na głowę. No i to jest bardzo ważne zagadnienie, bardzo ważne zagadnienie. Po prostu. To, że my po prostu nie podejmujemy często decyzji, że coś decydujemy się brać, tylko po prostu to robimy. Drugi obrazek bym Wam tutaj narysowała. Albo nie, to Wam za tydzień narysuję, bo to jest więcej rysowania, to Wam w poniedziałek, już nie za tydzień, w poniedziałek. Okej, okay, co o tym myślicie wszystkim? Jak się mają Wasze oczekiwania do Waszych rezultatów? Czy na przykład macie nawyk takiego zauważania swoich rezultatów i klepania się po ramieniu? Jakiś czas temu wypowiadałam się w takim, no gdzie w jakimś komentarzu dotyczącym pewności siebie. Skąd się bierze pewność siebie? No przecież ja osiągam cele, osiągam rezultaty. I że przecież, że ona to wszystko robi, ale nie ma jakichś poczucia pewności siebie ciągle. Jak to się dzieje? I jest uwaga, to jest bardzo ważne i taki sekret Wam teraz zdradzam. I jak z całego miesiąca weźmiecie sobie chociaż to i przez jeden tydzień będziecie to ćwiczyć, to naprawdę bardzo wiele się zmieni w Waszym życiu. Mianowicie, jeśli cokolwiek Wam się udaje, nie wiem, ugotowanie obiadu Wam się udaje, albo zakupy Wam się udały, albo, ja wiem, że to takie pierdoły, ale od pierdół zaczynamy, bo to najłatwiej. Albo maila wysłaliście, tak? Fajnego maila stworzyłyście i wysłałyście do klienta. Cokolwiek, udało Wam się uspokoić dziecko. To samo z siebie nie będzie budowało Waszego poczucia własnej wartości. Będzie to budowało poczucie własnej wartości wtedy, kiedy Wy dacie chociaż ułamek sekundy na to, żeby to zauważyć, że okej, ja to zrobiłam. I dostaję informację zwrotną, że to jest dobra informacja zwrotna z rzeczywistości, czyli dostaję taką informację, jaką chcę, czyli zrobiłam coś, co uspokoiło moje dziecko. To, że dziecko się uspokoiło, jest informacją zwrotną na przykład o tym, że zadziałałam adekwatnie do sytuacji. Aha, i przetwarzamy sobie to przez chwileczkę w głowie i przyjmujemy to do siebie jako dar. Biorę to osobiście. Biorę to osobiście, że zrobiłam to. My często bierzemy osobiście różne porażki, a nie bierzemy osobiście naszych sukcesów. Nie przyjmujemy ich do siebie i tak, mieć taką, teraz piszę, uważność. Uważność na to, że kurczę, ja cały czas działam, cały czas robię różne rzeczy i one no, w większości przypadków się naprawdę udają. Ja zaczęłam zauważyć w którymś momencie, to jest kolejny jakby sposób, jak możemy sobie dokopać, że nie mam pewnych rezultatów.
Jakby inne, nie wiem, koleżanki mają jakieś sukcesy w internecie, mają jakieś, nie wiem, super rzeczy. To było parę, jakiś czas temu. I zastanawiam się, dlaczego najpierw pierwsza myśl, wiecie, to jest taka nasza pierwsza myśl, co ze mną jest nie tak? Wiruje pralka, słyszycie to? Co ze mną jest nie tak, że ja tego nie mam? Byłem sobie świadomy, Boże, przecież ja sobie nawet nie postawiłam takiego celu świadomie. Ja tego nie chciałam. Ja nigdy nie chciałam wcześniej, na przykład, mieć sukcesu w prowadzeniu kursów online. Teraz, kiedy już jestem tego świadoma, stawiam sobie po prostu taki cel. Myślę, okej, dobra. I to jest kolejny temat. Boże, jak dużo dzisiaj mamy tematów, który jest bardzo ważny. Kryteria sukcesu. Jeśli ty nie znasz kryteriów swojego sukcesu, to jest jak skąd masz wiedzieć, czy jest ten sukces, czy nie ma. I to jest też kolejna sprawa trudna, którą kobiety robią. Sobie same dokopujemy. Robisz to, czy nie? Dasz mi znać, mam nadzieję, zaraz. Że mamy za dużo kryteriów sukcesu i sobie ich nie wyznaczamy, w sensie, że cały czas one się zmieniają. To jest idealny patent na bycie niezadowoloną w każdej sytuacji. Tu patrzę, bo Sylwia napisała, że niektóre laski, które mają takie sukcesy, czasem nas irytują, bo czujemy się gorsze. No, ale one sobie postawiły jakiś cel, a my nie. One się czegoś nauczyły, a my nie. I to też jest zawsze. Dobrze, to jest temat konkurencji, to może na inny temat, bo to już za dużo. Ale jak to jest z tymi kryteriami sukcesu? Idziemy do sklepu i chcemy kupić sobie fajne spodnie. No więc te spodnie mają być czarne, wygodne, eleganckie, elastyczne, niekłaczące i tak dalej. Czyli cała wielka, długa lista kryteriów jest sukcesów. I jak kupujemy sobie czarne spodnie, to jeszcze jest nic. Tak, mężczyźni tym są dobrzy, bo oni wchodzą, szukają czarnych spodni, które na nich pasują i wychodzą. A my mamy za długą listę kryteriów jako kobiety. My byśmy chciały wszystko. I to jest dobrze. To nie jest źle, tylko trzeba mieć tego świadomość, że czasem nie da się zrealizować wszystkich kryteriów jednocześnie. Na przykład, jak ja prowadzę szkolenia, tak, na biznesowym przykładzie, albo wychowuję dzieci. Uczę, Antek jest w pierwszej klasie i odrabia prace domowe. Jakby jest bardzo dużo umiejętności, które on musi sobie wyćwiczyć. On musi dokładnie pisać, on musi być wytrwały, on musi się nie rozpraszać, on musi, a nie wiem, być uważny na to, co robi, czytać ze zrozumieniem i mnóstwo różnych umiejętności musi ćwiczyć. Ale nie możemy ćwiczyć wszystkiego jednocześnie. W przypadku na przykład pracy domowej z dzieckiem, ja muszę zdecydować, co jest dla mnie większym priorytetem. Czy to, żeby on w tym momencie się nie rozpraszał, czy to, żeby dokładnie pisał. I ja decyduję, że chcę go nauczyć wytrwałości. I to jest moje kryterium sukcesu. Jeśli on będzie wytrwały, to ja olewam to, że jest niedokładne. I to jest, patrzcie, jak to mocno jest w temacie tego miesiąca i poprzedniego miesiąca. Mam priorytet i ignoruję całą resztę. Znaczy nie ignoruję, ja mam to na uwadze. I jak będzie szansa, żeby to też wyćwiczyć, to ja to też wezmę pod uwagę. Ale jeśli ja bym sobie nie wykształciła, nie wyznaczyła tego celu, to ja bym mogła zawsze powiedzieć, że coś jest źle. Bo coś zawsze będzie źle. Nie da się wszystkich punktów kontrolować jednocześnie. Musimy wiedzieć, co w tym momencie, w tym zadaniu jest dla nas kluczowe. Na przykład, czy dla mnie kluczowe jest dzisiaj, nie wiem, wysłanie maila, czy właśnie te posty na Facebooku? Ok? I jeśli ja wiem, co jest moim priorytetem, to odpuszczam. Co do reszty mówię, okej, dobre jest wystarczająco dobre. Dobrze, napisałeś, to widać, że to jest A, on nawet bardzo ładnie pisze, ale zawsze można się przyczepić, nie? I to jest też taki nasz nawyk. Czy my się czepiamy? Czy zdarza nam się czepiać? No, odpowiedzmy sobie same w skali od 1 do 10. Na ile się czepiasz? Bo ja wiem, że my się czepiamy, bo dużo rzeczy nam przeszkadza i to jest jedna rzecz, ale druga rzecz jest taka, że robimy to w nieprzyjemny sposób i to jest nieskuteczne. Ok? Co wynosicie dzisiaj do tej pory z tej naszej rozmowy? Dolores pisze, że to chodzi o rozsądne stawianie celów, że chodzi o jakiś wybór, dokonanie jakiegoś wyboru. Bo może rzeczywiście, wracając do spodni, potrzebujemy spodni idealnych. Ok, ale to też jakby godzimy się na to, że możemy ich szukać dłużej na przykład, prawda?
Ale też znamy kryteria, wiemy dlaczego to robimy i nie wkurzamy się na to. Sylwia, ona ma dzisiaj robotę, bo live o 10:30. Mam nadzieję, że dobrze, dobrze jest. Ok, kochane, sprawdźcie koniecznie na skrzynkach, czy macie. Czy macie materiały? Agnieszka pisze, że bierze sobie dzisiaj uważność na swoje sukcesy. Bardzo duża uważność na swoje sukcesy i takie docenianie siebie za to. Jakby powiedzenie sobie, kurczę, dziewczyna, to ty zrobiłaś, ty własnymi ręcami to zrobiłaś i wow! Nawet niekoniecznie pochwalenie się, że jesteś świetna, ale zauważenie tego, po prostu z taką uważnością. Jak ja to zrobiłam, że to tam często się pytamy, wracając do tych sukcesów, jak ja to zrobiłam, że to znowu nie wyszło? Dlaczego to nie wyszło? A ja może by się czasem zapytać, a dlaczego mi tak świetnie wychodzi? W czym ja jestem taka dobra, że mi to tak dobrze wychodzi? Jaki tu jest mój talent, że mi to tak wychodzi? I tu jest też ta wyrozumiałość i takie bycie swoją przyjaciółką, bo też cały miesiąc będzie o tym, żeby tak no być wyrozumiałą dla siebie. W każdym momencie przecież staramy się najlepiej, jak potrafimy. I to też jest w dzisiejszych materiałach, że jeśli nie robisz czegoś na optimum swoich możliwości, tak, wychodzi ci do niczego. Wczoraj po prostu się pokłóciłam ze wszystkimi i w ogóle nie byłam na optimum swoich możliwości. To pytanie, gdzie jest to twoje optimum? Jak zadbałaś o swoje potrzeby? Gdzie one są? Jak to wszystko działa, że nie działa, tak? Bez sensu byłoby sobie jeszcze dalej kłaść, ciosać kołki na głowie, że jesteś do niczego. Kochane, jej kilka ogłoszeń jeszcze parafialnych na zakończenie. Po pierwsze, nie wiem co po pierwsze, dwie po pierwsze rzeczy mi przyszły do głowy. Jedna po pierwsza rzecz jest taka, że pod koniec maja rusza kurs Mama bez frustracji i poczucia winy. Część z Was była na tym kursie Mama bez frustracji i poczucia winy, a część z Was nie była. Wyzwanie uwolnij emocje jest takim wolnym wyzwaniem. My tu sobie jeden temat w miesiącu, nawet jak jedną rzecz w miesiącu zrobimy, to już jesteśmy do przodu, prawda? I to jest takie fajne. Natomiast Mama bez frustracji i poczucia winy to jest kurs 21-dniowy, bo są też takie osoby, które chcą, dobra, tu fajnie porobiłyśmy sobie, ale ja bym chciała tak szybko jeszcze zrobić coś przed wakacjami, tak zrobić taki duży kawałek. I to jest bardzo fajny kurs, ten Mama bez frustracji i poczucia winy, bo rzeczywiście w 21 dni, przez 21 dni trzeba się trochę spiąć, trochę tam zacisnąć, ale to jest też tak, że każdą lekcję dostajesz na 2 dni, na 48 godzin, więc tam jest 10 lekcji tak naprawdę. I sobie pracujemy też w grupie zamkniętej Mama bez frustracji i poczucia winy i no i odkręcamy te nasze wszystkie przekonania, odkręcamy różne rzeczy i to jest bardzo dobry kurs, taki od początku do końca dla osób, które zaczynają swój rozwój. To po prostu jest świetny, bo też poruszamy te tematy, które tutaj wyzwanie uwolni moc, ale tak ciach, 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 szybciutko, ale też poruszamy inne tematy. I to jest jedna rzecz ważna, a druga rzecz bardzo ważna dla mnie, to jest to, że w czwartek najbliższy, czyli za tydzień, 11 maja, widzimy się na webinarze. Na webinarze Dobry jest wystarczająco dobry, mantra mamy i będziemy tam robić ćwiczenia związane z błędami, z naszym podejściem do błędów, jak się uczymy z tych błędów, z naszym byciem swoją przyjaciółką, ze wspieraniem siebie. Ja sobie przerobię dla Was kilka ćwiczeń, nawet z pozytywnej dyscypliny, bo tam uczymy się wspierać dzieci i my też możemy skorzystać z tej wiedzy i uczyć się wspierać siebie na tej podstawie, tak? Więc będzie taka przeróbka na własną rzecz, na własną korzyść. Kochane, jakiej energii potrzebujecie w tym tygodniu, do końca tego tygodnia, żeby dobrze go przeżyć? Pamiętacie, to jest ten nasz taki na początek tygodnia, mam nadzieję, że wpisałyście oczekiwania. Dobrze mieć oczekiwania. Dobrze mieć oczekiwania i je puszczać. Oczekiwania mamy i puszczamy je. I puszczamy, i puszczamy. Nie trzymamy się ich. Więc, kochane, to sobie bierzecie z dzisiaj. Czego potrzebujecie do końca tego tygodnia? Widzimy się już niedługo, bo w poniedziałek. Bardzo się cieszę dzisiejszego spotkania. Dziękuję Wam serdecznie za obecność. Tak dziwnie, inaczej.
patrzę sobie jeszcze na Wasze komentarze. Sylwia pyta, czy będzie powtórka. Sylwia, ty to wykupiłaś już dostęp do wszystkiego. Do wyzwania Uwolnij Moc w wersji super, więc masz wszystkie powtórki. I będziesz dostawała wszystkie powtórki ode mnie. Więc spokojnie, wszystko do ciebie dotrze. Bea chce motywację do sprzątania. O, ja też chcę motywacji do sprzątania. Tak, motywacja do sprzątania się przyda. Wiecie, to mi pomaga, jeśli chodzi o sprzątanie, to mi pomaga taki minutnik, tak? Że 10 minut sprzątania i wtedy skupiam się 10 minut. I na przykład całą rodzinę wtedy w to angażuję. I przez 10 minut robimy takie, wiecie, zawody w sprzątaniu. I zawsze mieszkanie jest w dużo lepszym stanie. Można to zrobić dwa albo trzy razy, jak trzeba, tak? Ale to bardzo mi pomaga, że zmieniam to w jakąś zabawę, grę. Martyna Kawik pisze, że jest pierwszy raz, jest staje, dołączam, dołączyła. O, wow, super Martyna. To wiesz co, to na górze, na Facebooku, w poście masz linka do wyzwania Uwolnij Moc. Koniecznie go kliknij, to jeszcze tam dzisiaj dostajesz materiały kwietniowe, a zaraz potem też wyślę materiały majowe. Kasia pisze, że się cieszy, że się znalazłam. Ja też się cieszę, że mnie znalazłaś. Wow! Kochane, ściskam Was serdecznie. Pozdrawiam. Piszcie do mnie, piszcie na Facebooku. Piszcie o wszystkim, co Was dotyczy, co jest dla Was ważne, co trudne. Nie wiem, triki na sprzątanie, jak macie jakieś fajne macie artykuły. Naprawdę można tutaj pisać różne rzeczy. No nie wiem, jak zaczniecie pisać o psach i żywieniu psów, to może to stwierdzę, że to nie do końca jest w obszarze tutaj tej grupy. Natomiast wszystko, co pomaga Wam funkcjonować lepiej w macierzyństwie, wszystko, co Wam pomaga uporządkować sobie życie, ułatwić sobie życie, jakieś triki, to, co jest dla Was pomocne, to jest tutaj miejsce na to i przestrzeń. Trzymajcie się cieplutko. Widzę jeszcze komentarze. Martyna, może obejrzeć poprzednie live'y. Dzięki Magda, cieszę się, że dobrze Ci to robi. Trzymajcie się kochane, cudownego dnia, cudownej wiosny i do końca tygodnia. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa.